Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie 24 października w poniedziałek. Słowem Bożym, które na dzisiaj z przewodnika z Biblią na co dzień czytam z Księgi proroka Nehemiasza z 9 rozdziału, 33 wersetu. Ty jesteś sprawiedliwy we wszystkim, co przyszło na nas. Ty dochowałeś wierności, ale my postąpiliśmy bezbożnie. Drugi fragment to pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Szczerze mówiąc, kiedy przeczytamy ten pierwszy fragment, werset z Księgi Proroka, z Księgi Nehemiasza, to pojawi się w nas może wewnętrzny bunt, sprzeciw, bo w kontekście tego, co dzieje się obecnie na świecie, możemy zapytać, no gdzie jest ta sprawiedliwość? Z jakiej racji musimy doświadczać tego zła, które dzieje się na świecie? Choroby wywołanej COVID-em, izolacji związanej z tą chorobą, a także śmierci naszych bliskich, przyjaciół, którzy poprzez tę chorobę zostali zabrani. Dlaczego musimy być doświadczani okropnościami wojny? I choć w naszym wypadku nie jest to takie bezpośrednie, ale pośrednie doświadczenie, to możemy zapytać, gdzie jest ta sprawiedliwość, skoro tak wielu niewinnych ludzi na wojnie traci swoje życie, traci swoich bliskich? Gdzie jest ta sprawiedliwość? Przecież pociski, wirusy nie omijają ludzi wierzących, ludzi, którzy swoje życie powierzają Bogu, są oddani Bożej sprawie. Nehemiasz, pisząc te słowa, miał powody do tego, aby takich słów użyć, bo bardzo często Bóg ingerował bezpośrednio w historię Izraela. Czy zatem my, mimo naszych starań, mimo naszej pobożności, mimo naszego zaangażowania, zasługujemy na takie doświadczenie? To pytanie, na które nie ma innej odpowiedzi, jak ta, która zawarta jest w drugim fragmencie na dzisiaj, w pierwszym liście Jana, gdzie mowa jest o przebaczeniu. Ogromną rolę w naszej relacji z Bogiem odgrywa pokora. Niestety, często nam tejże pokory brak. Dlatego Bóg uczy nas tego, jak być pokornym, posyłając na świat swojego Syna Jezusa Chrystusa. Posyłając Go do nas, do mnie, do Ciebie, pokazując w ten sposób, co to znaczy być pokornym. Jezus staje się dla nas Bożą sprawiedliwością. To Jemu możemy przedłożyć wszystkie nasze słabości, nasz brak pokory, wszystkie nasze pytania, nasze wątpliwości. Przed Nim możemy się otworzyć i z Jego ręki możemy przyjąć dar przebaczenia, o którym czytamy w liście Jana. Życzę Tobie, drogi widzu, życzę Tobie, drogi słuchaczu, internauto, życzę Tobie, drogi bracie i droga siostro, tego nieustannego doświadczania Bożej dobroci i umiejętności przyjmowania Bożej dobroci, Bożej łaski każdego dnia. Zostańcie z Bogiem. Niech Bóg w swojej łasce i swojej dobroci Was błogosławi w tym kolejnym dniu Waszego życia.